Trójka laureatów, Anna Szafranowska, Krzysztof Dawid Kowalewski oraz Izabela Giczewska, odebrali w czwartek stypendia prezydenta Suwałk w dziedzinie kultury. Przekazane wsparcie pomoże im w realizacjach bardzo interesująco zapowiadających się projektów. Znana wszystkim suwalskim sympatykom gospel Anna Szafranowska wydać zamierza płytę prezentującą tradycyjne pieśni suwalszczyzny w aranżacjach jazzowych. Krzysztof Kowalewski chce zrealizować dokumentalny film o historii niemieckiego obozu jenieckiego zlokalizowanego w Suwałkach. Ostatnia z tej grupy, Izabela Giczewska, aktorka i performerka, planuje organizację wydarzenia łączącego performance, teatr autobiograficzny i rzeźbę. Prezydent Suwałk nagrodził również działaczy kultury. Ich lista jest dłuższa. Trzy nagrody zespołowe otrzymali je zespół Radość, zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna w 70-lecie swojego istnienia oraz chór kameralny Viva Music, prowadzony przez Grzegorza Bogdana. Indywidualni laureaci tegorocznych nagród to Anna Śliczewska, choreografka i pedagog, Dorota Skłodowska, nagrodzona za propagowanie i działania na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego w mieście i regionie. Pozostali to Marlena Borowska, Anna Cichosz, Zbigniew Tanajewski. Aż 10 osób liczy lista złożona z najmłodszych mieszkańców miasta, którzy dostali stypendia w kategorii dzieci i młodzieży. Wśród nich tancerze, wokaliści i muzycy osiągający sukcesy na scenach suwalskich i sięgający po laury w licznych konkursach. Wszystkim serdecznie gratulujemy.